Dzień dobry, witajcie. Kochani, dopytujecie, co słychać u naszej młodzieży, jak sytuacja, co robimy, jak postępujemy. A więc króciutki filmik, żeby przede wszystkim Wam pokazać, jak nasze pociechy wyglądają na tą chwilę. Odpukać w zdrowiu idealnym. Nic kompletnie się nie dzieje. Oczywiście zaszczepione gołębie. Szczepiliśmy dwa razy. Pierwszy raz Columbi 2, drugi raz Salmovir i przy okazji drugiego szczepienia również ospa. Ospę zawsze podajemy, bo też pytaliście. Wcieramy, wyrywamy kilka piórek z nóżki, wcieramy. Myślę, że to jest fajna. Fajna opcja. Robimy tak już trzeci rok i to się sprawdza. Tak więc, moi drodzy, zaszczepione, tak jak mówiłam. No i na tą chwilę wszystko w porządku. Jeśli chodzi o karmienie, to muszę Wam powiedzieć, że jak były upały, które nas tam chwilowo odwiedziły, to karmiliśmy je bardzo delikatnie, bardzo lekko. Natomiast teraz, kiedy ta pogoda znowu jest taka przyzwoita, w sensie, że temperatury nie przekraczają 20 stopni, to podajemy im jeszcze karmę, również taką grochową. To są jednak młode organizmy, które się cały czas rozwijają, budują, słuchajcie, i szkielet, i masę mięśniową. Potrzebują tego budulca, więc dorzucaliśmy im teraz jeszcze cały czas i dorzucamy na tą chwilę karmę junior z mrowcy, mówiąc dokładnie. Zresztą zaraz Wam ją pokażę, jak wygląda. I cóż, u nas loty przesunięte o tydzień. Mieliśmy startować 14, startujemy o tydzień później. Więc chcieliśmy już się teraz rozkręcać powoli, ale jeszcze delikatnie, na spokojnie. Więc planujemy może w sobotę jakąś pierwszą małą wywózkę, ale to też taką bardzo króciutką, naprawdę. Wiecie, jak najmniej stresu dla gołębi, to jest podstawa. Myślę, żeby tutaj wystrzec się jakichś chorób, więc dwie pierwsze wywózki, myślę, zrobię. Pierwszą zrobię taką na 3 km, dosłownie, że pakujemy je w klatki, w tych klatkach one sobie stoją. Wywozimy na 3 km, tutaj gdzieś tam za dom, także jak się wzbijają, widzą już tutaj nasz dach. Później z 5 km, no i będziemy sukcesywnie później zwiększać. Co prawda niektórzy mówią, że nie ma takiej potrzeby, wywożą od razu tam gdzieś na 15 km i się nie bawią, ale my przyjęliśmy taką opcję i to się nam sprawdza, więc tego się będziemy trzymać. I cóż, moi drodzy, jeśli chodzi o karmy na loty, bo też pytacie, jak będziemy tutaj działać, jak będziemy prowadzić to nasze stadko młodych. Będzie to karma lekkostrawna, z dietetyczną i z lotową, słuchajcie, zmieszana jako jedna mieszanka i to będzie taka karma bazowa, którą gołębie będą dostawały cały tydzień. Jeśli chodzi o karmienie, bo też oczywiście kwestia adeno, jakichś chorób, które się tam u Was pojawiają. Najczęściej to są właśnie choroby, które zaczynają się od układu trawiennego, a później to już wszystkie cuda świata. Tak więc, tak jak Wam mówiłam, na tą chwilę jeszcze podajemy również karmę z grochem, ale będziemy już się teraz rozkręcać, więc będziemy z niej na pewno schodzić już w przyszłym tygodniu. Ale karmimy, słuchajcie, kilka razy dziennie gołębie. I dostają, naprawdę nie głodzimy tych młodych, one potrzebują, tak, ale karmimy mniejszymi porcjami, 4-5 razy dziennie. Mamy ten komfort, że słuchajcie, albo ja, albo Krzysiek, zawsze ktoś jest na miejscu, więc możemy sobie tam, mówię, wskoczyć do gołębnika i sypnąć im tej karmy, ale to się naprawdę sprawdza. One sobie fajnie trawią, to wiecie, ta karma nie zalega, więc tak to u nas wygląda, moi drodzy. A co do suplementacji, na tą chwilę za wiele nie dostają gołębie jeszcze. Coś tam delikatnie naturalnego na drogi oddechowe. Słuchajcie, trochę preparatów na bazie oregano, czyli takich bakteriowirusobójczych, bo to się naprawdę sprawdza. Więc wszystkie te preparaty, które mają w swoim składzie oregano jako posypki, myślę, warto, podajcie swoim młodym również.
bo tak jak widać, no u nas utrzymujemy te głębie w zdrowiu, białe noski, śliczne. Fajny preparat, który podajemy, no bo zaraz będziecie pytać, ale co? Na przykład bronchialker, jeśli chodzi o drogi oddechowe z naturala. Cały czas podajemy też naturalinę. Także tak jak widzicie, staramy się je tutaj prowadzić, no zgodnie z naszą zasadą, bardzo, bardzo naturalnie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Coś tam oczywiście będziemy wprowadzać, ale ja zawsze to powtarzam, gołąb młody naprawdę dużo nie potrzebuje. Jeśli zadbacie o dobrą karmę, dobrej jakości, to tak naprawdę za wiele im tam nie trzeba już podsypywać. Cały czas układ oddechowy, układ trawienny miejcie na uwadze i to by była podstawa. Wiecie, probiotyki też bardzo, bardzo ważne. No i myślę to na tyle, moi drodzy. Nie wiem, czy mi coś nie umknęło, o czym chciałam Wam wspomnieć, ale to ewentualnie Wam jeszcze dopowiem, bo pokażę Wam właśnie te karmy, które my i na tą chwilę używamy, i na których będziemy. I tak naprawdę już teraz mieszamy troszeczkę, nawet jeśli dajemy, mówię, jeszcze z grochem, to już tam dorzucamy im delikatnie właśnie lekkostrawne i diety do tego. I tak naprawdę mówiłam Wam, tą mieszanką będziemy taką, którą zrobimy sobie z 3-4 karm, tą mieszankę będziemy podawać im cały tydzień, ewentualnie od trzeciego lotu, bo pierwszy, drugi lot, no to są naprawdę, wiecie, dla nich króciutkie loty, treningi, nic kompletnie nie będziemy dorzucać. Od trzeciego lotu ewentualnie będziemy troszeczkę wzmacniać tą karmę na koniec tygodnia, w zależności też jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o warunki lotów. Ale to tam na bieżąco Wam będę jeszcze wspominać, moi drodzy. Także co? To by było na tyle. I jeszcze Wam pokażę Wam karmy. Aha, zakwaszanie wody, tak? No to jest podstawa. Także no, o tym myślę, że to nie trzeba wspominać. I u nas, słuchajcie, codziennie gołębie mają zakwaszoną wodę. Więc albo zakwaszacz, albo ocet. Porządki robi Suri. Albo zakwaszacz, albo ocet jabłkowy. Na zmianę do wody każdego dnia. Ok, pokażę Wam jeszcze karmy. I to by było na tyle. No i gołębie już są w gołębniku, także zerkniemy sobie jeszcze tutaj na chwilę. Chciałam Wam przede wszystkim pokazać zmianę, bo jeszcze tego nie widzieliście. Proszę bardzo, przejście do gołębnika. Do gołębnika rozpłodowego, wcześniejszego. Tak jak widać, zaadoptowaliśmy go właśnie w tej chwili na gołębnik dla gołębi młodych. Rozpłód został przeniesiony. Nie ma rozpłodu w tej chwili w ogóle tutaj u nas na posesji, jest w innym miejscu. A tutaj gołębie mają komfort w tej chwili. Tak jak widzicie, one w większości właśnie przesiadują w tamtej części, bo tam jest dużo jaśniej, przesiadują sobie też na wojlerze, więc myślę, że warunki mają bardzo fajne. Zdecydowaliśmy się też na to ze względu na ilość gołębi, jest ich troszeczkę więcej, około 90 na tą chwilę, ale to ze względu na to, że no jest troszeczkę tych młodych, tak jak wiecie, od Darka Marciszewskiego. Także musieliśmy tutaj pomyśleć nad tym, jak zwiększyć komfort tutaj tej naszej młodzieży, tak żeby się czuły fajnie w gołębniku. No i tak to wykombinowaliśmy. I moi drodzy, no tak jak Wam mówiłam, te gołębie karmimy kilka razy w ciągu dnia. W tej chwili wchodzimy tutaj, podsypujemy im tą karmę. One naprawdę nie są głodne. Naprawdę dostają wszystko, czego im potrzeba. Myślę, że młody gołąb, który mówię, to już się powtarzam, ale który cały czas się rozwija, no on musi naprawdę dostać wszystko to, czego organizm potrzebuje. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta karma, o której Wam wspominałam. Tak jak widzicie, są tutaj jeszcze groszki.
Ta karma jest już wymieszana tutaj z karmą lekkostrawną, delikatnie, ale te groszki jednak jeszcze się pojawiają. Wcześniej cały czas trzymaliśmy je, jeśli nie było pałów, naprawdę na takiej grubej karmie gruchowej. Nie ma też wtedy problemu, słuchajcie, z tym, że gołębie odlatują. One nie mają takiej chęci, jak są takie mocno naładowane, nie mają chęci do latania zbytnio, więc trzymały się tutaj blisko gołębnika. Najwięcej przesiadywało w sumie na gołębniku, a też jest to fajne ze względu na to, że wcześniej dorzucaliśmy jeszcze cały czas jakieś młode, to stado nie było takie wyrównane, więc można by było tam jakąś, mówię, jakąś katastrofę spowodować, gdyby te młodsze gołębie gdzieś tam z tymi starszymi, wiecie, odleciały. A tak mówię, nie mamy zresztą nigdy tego problemu. Zawsze tak postępujemy, że bardzo długo trzymamy gołębie na takiej grubej karmie gruchowej. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. A teraz już delikatnie będziemy schodzić właśnie na karmę lekkostrawną, wymieszaną z dietą, do tego karma lotowa, ale light. Ale zresztą pokażę Wam może te karmy jeszcze dokładnie, jak one wyglądają, z czego będziemy robić tą mieszankę, a do tego będzie jeszcze, to Wam chyba nie powiedziałam, z Versalagi Jerry Plus. No i moi drodzy, tak to wygląda. Także zerknęliśmy sobie na naszą młodzież. Pokażę Wam jeszcze te karmy. Może jakieś tam 2-3 preparaty, które podajemy, ale tak jak wspomniałam, naprawdę nie ma tutaj żadnego szaleństwa, jeśli chodzi o gołębie młode, bo naprawdę nie ma takiej potrzeby. Uwierzcie mi, że w większości te preparaty, które zostały Wam po lotach gołębi dorosłych, w zupełności Wam wystarczą, a nawet nie wszystkie je trzeba podawać. Taka jest moja opinia, ale dobra, to jeszcze 2 słowa, jak Wam będę pokazywała karmę. No i moi drodzy, pokażę Wam jeszcze te karmy, tak jak obiecałam, czyli 3 podstawowe karmy, na których my będziemy bazować, jeśli chodzi o loty gołębi młodych. I to zobaczcie, to jest dieta. To jest karma lekkostrawna. I to jest karma lotowa młode sport. Czyli to są 3 podstawowe karmy. I to, słuchajcie, będziemy mieszać, bo to są karmy mrowcy. Uważam, że one są naprawdę świetne. Ale zawsze fajnie jest sobie dorzucić coś innego. Więc my sobie mieszamy te karmy podobnie jak na lotach gołębi dorosłych z karmami Bayersa. I to będzie tutaj akurat super dieta. Lekkostrawna. I tutaj lotowa light sport. I teraz jeśli chodzi o proporcje, to słuchajcie, zrobimy tak, że z tych dieta lekkostrawna i super dieta po 20%, czyli tu mamy już tą bazę 80%, plus teraz ta light z Bayersa i sport, młode sport z mrowcy. Z tym, że tak, mam dylemat odnośnie tej karmy sport mrowca, ponieważ tutaj mamy jednak groszki. Niedużo, ale troszeczkę minimalnie tych groszków mamy. Wiem, że teorie są różne. Niektórzy twierdzą, że młode potrzebują do lotu absolutnie grochy. No ja jestem akurat zdania, że groch już w tej ostatniej fazie pod koniec tygodnia absolutnie nie, ponieważ no jest ciężko strawny, więc niepotrzebnie obciąża ten układ trawienny. Dlatego moi drodzy, myślę, że do mieszanki pójdzie po prostu ta light. Tutaj nie ma grochów, mamy troszeczkę konopi, delikatnie słonecznik jakiś, więc tak myślę, że ta pójdzie właśnie w standardzie do tej mieszanki. Natomiast tą będziemy sobie regulować już w zależności od potrzeby, będziemy sobie po prostu dorzucać tą karmę młode sport.
I jeszcze, i słuchajcie, i to jest wszystko. To jest wszystko, czego potrzebują gołębie młode. Regulować co jeszcze będziemy, to ryżem pady. Oczywiście. I musicie mieć jakąś jedną mieszankę, takie drobne nasionka proteinowe. Tutaj akurat mamy Zantienza z Bayersa. Fajna jest też proteinowa karma z mrowcy. Też ją używaliśmy na lotach gołębi dorosłych. I to jest, moi drodzy, wszystko. Wszystko, czego potrzebują gołębie młode. Uwierzcie mi, że nic więcej. Ewentualnie pod koniec tygodnia możecie sobie wzbogacić karmę, ale to już mówię, od trzeciego lotu, w zależności też od tego, jakie będą warunki pogodowe, jak to się będzie zapowiadało, ale możecie sobie delikatnie właśnie wzbogacać słonecznikiem, konopią, tak? Pamiętajcie też, żeby młodym podawać dużo ostropestu po przylocie przede wszystkim, żeby fajnie oczyszczać wątrobę. I cóż, moi drodzy. Dobra, to jak tu jestem przy tych karmach, to może jeszcze pokażę Wam parę preparatów, które myślę powinniście młodym podawać, które my podajemy, ale oczywiście to będzie znowu natura, moi drodzy, tak jak to u mnie bywa. Ale dobra, to tylko przełączę się i zaraz Wam to nakręcę. Okej, no to witajcie jeszcze raz. Miałam, słuchajcie, nagrać króciutki film, coś tam o młodych opowiedzieć, pokazać, jak wyglądają, jak wygląda gołębnik, a to wychodzi, że wyjdzie pełnometrażowy film. Ale okej, okay. Obiecałam Wam już dużo wcześniej, że troszeczkę coś tam o tych preparatach dla młodych Wam opowiem, coś podpowiem też. Dużo też, słuchajcie, mówicie mi tutaj, dzwoniąc przy okazji, mówię, kiedy teraz mam możliwość porozmawiać z hodowcami, to właściwie żalicie się, że nie udzielam wskazówek na filmach, że powinnam więcej opowiadać, jak to u nas wygląda, co robimy. A ja Wam powiem szczerze, z czego to wynika. Z tego, że ja cały czas mam wrażenie, że ta moja wiedza no jest jeszcze taka niepełna, że ja ciągle cały czas się uczę, bo przecież też rozmawiam naprawdę z najlepszymi hodowcami z Polski i zagranicy. Cały czas staram się gdzieś tam, wiecie, coś dowiedzieć, coś tutaj wprowadzić do naszej hodowli. I stąd to pewnie wynika, no, że tak sobie myślę, kurczę, co ja będę tam Wam radzić, jak ja tak naprawdę też jeszcze cały czas się uczę. Ale faktycznie druga kwestia, to też już właśnie usłyszałam od hodowców, że jest taka, że... No, uczyć się będę pewnie całe życie i taka jest prawda. A ta wiedza, którą już mam na tym etapie, no musi być całkiem przyzwoita, skoro tak, a nie inaczej przekłada się to na wyniki, tak? Więc postaram się faktycznie troszeczkę więcej Wam opowiadać. Troszeczkę więcej rad, no może nie rad, ale po prostu mówić Wam, jak to wygląda po prostu w naszej hodowli, tak jak my tutaj działamy. I moi drodzy, wracając do gołębi młodych, bo o tym ma być dzisiaj, powiem Wam tak, no coraz więcej problemów, jak co roku o tej porze, z adeno, z chorobą młodych gołębi. Coraz więcej tutaj hodowcy tak dzwonią, przyjeżdżają, proszą o rady, co, jak robić, bo jest źle, bo jest choroba w gołębniku. No powiem Wam szczerze, że jak już jest bardzo nieciekawie, no to żadne preparaty takie naturalne raczej, znaczy mogą działać wspomagająco, ale już w takich ostrych przypadkach, no to raczej nam tutaj za wiele nie pomogą, na pewno nie wyleczą gołębi, dlatego warto, słuchajcie, zapobiegać wcześniej i wcześniej o tym myśleć, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Powiem Wam tak, odpukać, oczywiście ta choroba młodych to jest też taki rozległy temat, różne są opinie, różne teorie i tak naprawdę temat do końca chyba nie jest jeszcze poznany, ale powiem Wam tak,
odpowiednie prowadzenie gołębi, jeśli chodzi o karmienie, myślę, że może no, zniwelować ten problem praktycznie do zera. Tak ja to tutaj obserwuję u nas w hodowli, ale to mówię, to jest tylko moja obserwacja, bo na przestrzeni tam ostatnich 3 lat nie mieliśmy tutaj żadnej, mówię, katastrofy w gołębniku młodych. Czasami coś tam się pojawia, widać, że jakieś 1-2 gołębie, coś już nie halo, jak zaczyna zwracać, widać po ich zachowaniu też oczywiście, tak, że coś się dzieje. Automatycznie, słuchajcie, robimy, można powiedzieć, głodówkę, także karma dietetyczna, płatki, do tego i praktycznie woda, zakwaszacz, trochę elektrolitów, propolis. Propolis też wtedy idzie w takiej większej ilości. I powiem Wam, no odpukać udaje nam się te gołębie zawsze wyprowadzić. Także mówię, nie mieliśmy tutaj jeszcze takiej katastrofy, jak gdzieś słyszę, hodowcy opowiadają, że naprawdę te gołębie masowo padają, są wycieńczone. No ale mówię, no to odpowiednim prowadzeniem gołębi, mówię, można się chyba wystrzec. Zresztą mówię, może nie chcę się mądrować, tak, ale tak tu z obserwacji w naszym gołębniku takie jest moje zdanie, tak to wygląda. Kolejna sprawa to jest no, nie przekarmianie gołębi w momencie, kiedy już robi się tak mega ciepło, tak. A wtedy przechodzimy, tak jak ja mówiłam, my teraz jeszcze troszeczkę znowu grochów zaczęliśmy im dorzucać, ale to dlatego, że te temperatury są takie przyzwoite do 20 stopni. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy tutaj już naprawdę takie mega upały, to gołębie były karmione bardzo, bardzo delikatnie. Lekkostrawna karma z karmą dietetyczną. Troszeczkę płatków też do tego podsypywaliśmy właśnie w takie mega, mega gorące dni. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, słuchajcie, w takie upały naprawdę nie wypuszczajcie gołębi. Ja już też to z praktyki wiem, jak to wygląda, bo zdarzyło nam się wypuścić gołębie raz czy drugi właśnie w takim upale i później automatycznie była odpowiedź, że mieliśmy za chwilę adeno. Natomiast w takie dni właśnie, jak kiedy jest ciepło, to albo bardzo, bardzo wcześnie rano wypuszczamy gołębie, albo nie wypuszczamy ich wcale. Myślę, że to wyjdzie im na zdrowie niż to wypuszczenie ich naprawdę, żeby się przeleciały w upale i za chwilę nam się zaczyna jakiś problem. Kolejna ważna kwestia to też ograniczenie tego stresu do minimum. No jak wiecie, stres, zresztą nie tylko u gołębi, to nawet u ludzi jest podobnie, tak, że stres no powoduje to, że wszystkie choroby dużo łatwiej, tak, dobierają się do organizmu, więc wyeliminowanie stresu do minimum też jest bardzo istotne, dlatego przyzwyczajenie gołębi do klatek, połapanie ich, stawienie do klatek, żeby one sobie postały. Przy okazji właśnie szczepień, tak, my też je wkładaliśmy do klatek celowo, żeby one się, już mówię, chociaż minimalnie z tymi klatkami oswoiły. Teraz, to już Wam przed chwilą wspominałam, zrobimy jedną, dwie wywózki, takie bardzo króciutkie, czyli tylko klatka. W tych klatkach one też sobie tam troszeczkę postoją. Można też zostawić je na noc, też tak robiliśmy w tych klatkach. I rano dosłownie, tak, te 3 km, tak, żeby tylko sobie wyskoczyły z klatek, siadły na gołębnik. I myślę, że to jest, no, to jest fajny sposób, żeby no zminimalizować ten stres. Ale wracając już w tej chwili do preparatów, o których chciałam Wam powiedzieć. Moi drodzy, oczywiście to będzie, też już mówiłam to przed chwilą, że to będzie kilka preparatów naturalnych, na bazie naturalnych składników, bo ja cały czas jestem zwolennikiem tego naturalnego prowadzenia gołębi i naprawdę zauważyłam, znaczy nie mówię, że nie podajemy wcale antybiotyków, bo podajemy, ale zauważyłam, że jednak ograniczenie tych antybiotyków spowodowało, że te gołębie naprawdę są w zupełnie innej formie, naprawdę dużo rzadziej nam chorują, więc myślę, że warto, ale to wiecie, jeśli się decydujecie już na taką drogę, to trzeba systematycznie, tak, podawać te naturalne środki, dużo ziół przede wszystkim, dużo oregano w tym momencie, tak.
No ja też cały czas robię te swoje miksy warzywne, do tego dużo czosnku, miodu. No to jest taka podstawa, która tutaj u nas króluje cały czas w gołębniku. Sporo dajemy też naturaliny, to Wam już wcześniej o tym wspominałam. Także no, tak to wygląda, moi drodzy, u nas i to się naprawdę sprawdza. A wracając już teraz do naszego nieszczęsnego Adeno i do tych problemów zdrowotnych z gołębiami młodymi, to powiem Wam teraz o dwóch preparatach. Dwa preparaty, ale powiem Wam od razu uczciwie, że ja tych preparatów u siebie nie stosowałam. Ale słucham też opinii wielu hodowców i widzę, że te preparaty cieszą się naprawdę dużym powodzeniem i hodowcy mówią, że już je testowali wcześniej, sprawdzali i że naprawdę no, zauważyli jakąś tam poprawę u siebie w gołębniku, więc dlatego powiem Wam o tych preparatach dwóch. Być może warto się pokusić, jeśli macie tam jakieś problemy, warto może spróbować i wprowadzić się do swojego gołębnika. I jednym z nich jest Avitestin z firmy Lonfit. I słuchajcie, to jest na bazie kwasu masłowego preparat, który tak naprawdę jest też obniża pH, czyli działa też jak zakwaszacz. A druga sprawa, ten kwas mlekowy wspomaga kostki jelitowe, czyli wspomaga odporność. Kostki jelitowe odpowiadają za odporność organizmu, czyli no być może warto się pokusić o ten preparat. Słyszę dużo, dużo pozytywnych opinii właśnie na jego temat. Druga sprawa, no też na bazie naturalnego kwasu masłowego, więc też to jakoś do mnie przemawia, tak? Drugim preparatem będzie preparat z firmy Pigeon Vitality Adeno S. I to jest preparat na bazie kwasu mlekowego w połączeniu z improwerem. I powiem Wam tak, ten kwas mlekowy działa tutaj troszeczkę jako probiotyk, czyli też wspomaga nam ten układ trawienny, jelita. A imprower walczy z bakterią E. coli, która też jest no, problematyczna, tak? Więc on, słuchajcie, te preparaty w momencie, kiedy, nie oszukujmy się, w momencie, kiedy już macie jakąś katastrofę, no to one na pewno Wam gołębi nie wyleczą, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, tak, pamiętajcie o tym. Druga sprawa też, pamiętajcie o jednej rzeczy, że wirusy, które atakują nasze gołębie młode, to są wirusy, więc słuchajcie, antybiotyk w pierwszej fazie no nie jest dobrą drogą, a słyszę, że jak tylko coś tam się zadzieje, to szybko walicie antybiotyki i to takie naprawdę, kurde, z górnej półki. Ja nie chcę tutaj, wiecie, nikomu mówić, kto co ma robić, bo no każdy sobie tam postępuje według swojego uznania, ale słuchajcie, na wirusy antybiotyk nie działa, tak? Antybiotyk działa już w momencie, kiedy pojawią nam się, bo następstwem tego, że pojawia się wirus, są problemy później trawienne i właśnie następnie pojawiają się bakterie w układzie pokarmowym i tak to się wszystko nam rozwija, moi drodzy, więc kiedy już mamy faktycznie bakterie, no to antybiotyk będzie niezbędny, ale w tej pierwszej fazie, kiedy pojawiają się wirusy, no to, moi drodzy, no nie, no bo antybiotyk po prostu nie działa na wirusy, no to są takie podstawy, o których musicie pamiętać. Ale dobra, wracając, mówię, te dwa preparaty to dwa preparaty, które faktycznie, słuchajcie, hodowcy sobie chwalą i mówią, że jest jakiś pozytywny skutek w momencie, kiedy zaczęli je tam podawać u siebie w gołębnikach, dlatego Wam wspominam o nich. I teraz tak, oczywiście pociągnę dalej temat układu trawiennego i tak jak Wam mówiłam, my podajemy sporo u siebie ziół i podajemy przede wszystkim sporo oregano, które ma właściwości bakterio- i wirusobójcze. Dlatego też kilka preparatów, pokażę Wam cztery preparaty dokładnie na bazie oregano z różnych firm, tak żebyście ewentualnie mogli sobie wybrać, bo preferencje Wasze są różne, jeśli chodzi o firmy, każdy ma tam jakieś swoje przyzwyczajenia. Także słuchajcie, zaczniemy może
od dwóch preparatów. Pierwszy usnegano, słuchajcie. I ten preparat, powiem Wam tak, u nas w Gołębniku też stosujemy. I na pewno to, co zauważyłam, to jeśli pojawiają się jakieś problemy z kałem, to podanie usnegano tam 2 czy 3 dni naprawdę niweluje problemy. Kał wraca do naprawdę takiego... To usnegano na pewno mogę Wam z czystym sercem polecić, ale zresztą ten preparat jest na pewno znany doskonale i wielu hodowców go używa, także to jest pierwszy. Kolejny oregano z firmy FlyVet, bardzo fajny preparat, również naturalny. On ma tutaj jeszcze tymianek również w składzie, ale to mówię, wszystko sama natura. Ten preparat jest bardzo wydajny, 1 ml na litr wody, także moi drodzy, ewentualnie możecie się również poprosić o taki preparat. I dwa pozostałe to będą Dosto Oregano. Też ostatnio coraz częściej zauważyłam, że go kupujecie. Także stwierdziłam, że mogę ewentualnie Wam go polecić, bo też sobie hodowcy chwalą ten preparat. I Oregano Vet z Centrum Zdrowia Gołębi. Też w pełni naturalny środek, u nas też testowany już no, od lat, można powiedzieć. Także z czystym sumieniem mogę wam polecić, moi drodzy. I tutaj chyba co, zamkniemy temat tego układu trawiennego i jelit. Oczywiście, słuchajcie, pamiętajcie o probiotykach, żeby tam gołębiom młodym też te probiotyki podsypywać, bo to jest ważna kwestia. Ale dobra, to i tu już będziemy, postawimy kropkę, jeśli chodzi o układ trawienny. Natomiast jeszcze o drogach oddechowych. Wspomniany dzisiaj Bronchalker z Naturala. Powiem szczerze tak, my powróciliśmy do tego preparatu, bo ja już też się teraz powtarzam. Wcześniej lecieliśmy na karmie Natural, sporo preparatów też używaliśmy. Między innymi właśnie ten Bronchalker, też w pełni naturalny środek. Także powiem z przyjemnością, wróciłam do niego, bo mówiąc szczerze, no, tych preparatów jest mnóstwo na rynku i człowiek po prostu o niektórych rzeczach zapomina, ale w tej chwili podajemy go właśnie naszym gołębiom młodym. Drugi, myślę, niezastąpiony, Pulmowet, na pewno Wam świetnie znany. Słuchajcie, sporo go używam do zamgławiania w gołębniku, robię to bardzo często. Zresztą na zmianę akurat z Candywetem, bo tutaj mamy Pulmowet na drogi oddechowe, Candywet na grzyba. Także to są moje takie ulubione naturalne środki, których bardzo dużo u nas w gołębniku używam. To tyle, moi drodzy. I jeszcze dwa preparaty z tej samej serii, czyli Respire z firmy FlyVet. Znowu powtarzamy, firmy FlyVet, bardzo fajna firma, słuchajcie, preparaty przetestowane, w naprawdę przystępnej cenie, ale bardzo dobre jakościowo, więc myślę, że ci, którzy nie próbowali, mogą sobie sprawdzić, polecam. I ostatni z nich to Broncho Plus Pigeon Vitality, też na pewno znany dobrze hodowcom, też na bazie naturalnych olejków eterycznych, czyli to, co Kasia lubi najbardziej. Dobra, moi drodzy, i tak by wyglądały moje porady dla Was na tą chwilę, jeśli chodzi o gołębie młode. I cóż, jeszcze raz Wam powiem, nie szalejcie, jeśli chodzi o preparaty, o suplementy dla gołębi młodych. Myślę, że to, co Wam zostało po lotach gołębi dorosłych, w zupełności może Wam wystarczyć. Myślę, że niejednokrotnie to będzie też za dużo, bo ten gołąb młody naprawdę tego nie potrzebuje tak dużo. Możecie oczywiście w trakcie lotu włączyć białko, trochę magnezu,
powiedzmy od trzeciego lotu jakaś L-karnityna, troszkę lecytynki, ale to mówię naprawdę takie minimalne ilości, do tego dobra karma, moi drodzy, i wszystko, wszystko czego potrzebujecie. Ja wiem, że to co ja mówię teraz jak gdyby się kłóci może z tym, że prowadzę sklep, bo przecież powinnam wam powiedzieć, kurczę, kupujcie wszystko, jechać tutaj po wszystkich półkach i mówcie, bierzcie. Ale moi drodzy, jedna ważna rzecz. Ten sklep nie jest naszym podstawowym źródłem utrzymania, więc ja naprawdę, tak jak wam kiedyś mówiłam, stworzyliśmy ten sklep po to, żeby przede wszystkim hodowcy mieli naturalne produkty, żeby mieli też fachową poradę od praktyków i żebyście naprawdę no, z przyjemnością wracali do nas, do sklepu, żebyście wiedzieli, że tutaj was no, nikt nie naciąga, bo tych preparatów jest naprawdę mnóstwo, ale Ja mówię, zresztą ci, którzy do mnie dzwonią, którzy rozmawiają ze mną przez telefon, wiedzą, że ja też zawsze mówię, powtarzam wam jedną rzecz. Wszystko z umiarem, moi drodzy. Dlatego mówię wam uczciwie, co potrzebujecie na ten moment i że naprawdę nie musicie tutaj szaleć po wszystkich półkach i robić sobie tam, słuchajcie, jakiś, nie wiem, jakich magazynów u siebie w gołębnikach. Powiem wam tylko tak, jeśli chodzi o gołębie dorosłe, które w tej chwili, no u nas już mamy ostatni lot, zresztą wrzucę wam za moment również film z ostatniego lotu z takim podsumowaniem tego, co się tutaj u nas wydarzyło, ale niektórzy jeszcze teraz ostatnie loty, sobota, niedziela, i cóż, i o te gołębie trzeba będzie naprawdę zadbać. Musicie, w tym momencie ten gołąb musi dostać wszystko. I teraz naprawdę aminokwasy, witaminy, białka, dużo siarki, tak żeby one naprawdę wam się przepięknie wypierzyły. I żeby, wiecie, to jak teraz zapracujecie z tymi gołębiami, to później wszystko wam się oddzięczy w przyszłym roku, tak? Ja wcześniej to już mówiłam na filmach, hodowcy inni też powtarzają wam to, ale taka jest prawda, także o gołębie dorosłe musicie teraz zadbać. Muszą dostać naprawdę dobrą karmę, taką, wiecie, petardę. Wszystkie karmy, które wam zostały takie mocne po lotach, to właśnie teraz jest moment, żeby im, słuchajcie, je pakować i żeby one miały wszystko, czego tylko potrzebują, bo to jest taki najbardziej chyba, wydaje mi się, że jeszcze bardziej wymagający okres dla gołębia niż sam sezon lotowy. Ten organizm naprawdę mnóstwo aminokwasów, minerałów, witamin, białek, mnóstwo tego potrzebuje. Także na to zwróćcie uwagę. No i cóż, i to by było tyle, moi drodzy. Będziemy jakieś treningi robić, na pewno coś tam nakręcę, na pewno coś tam wrzucę, pokażę wam jeszcze, jak przygotowujemy te nasze młode ptaszyny. A tymczasem życzę wam zdrówka waszym ptakom. Mam nadzieję, że jakoś się obronicie przed tymi chorobami gołębi młodych. I cóż, i widzimy się niebawem. Pa, pa, do zobaczenia. Cześć, dobry lot.